mięsa, bo to jest najważniejsze, chciałbym zaprosić do nas naszych uczestników, mianowicie Paweł Tyburski, mamy Marcina Wrzoska, program oczywiście Dona Casio, Casiusza Życińskiego. Już, za, o, Paweł już zaczął Paweł. Z grubej rury, nazwał cię kurwą. Może do ciebie też to. Albo do mnie. Do kogo celowałeś? Do Casiusza. Za te wszystkie słowa, kurwa, które rzuca we mnie po każdej przegranej walce. Bo ja w sumie to u nas rekord to jest 3-0. Za każdym razem, kiedy my się spotykamy, to ty cierpisz strasznie. Ja sobie wyobrażam, co ty musisz mieć, kurwa, w psychice, stary. Co ja ci zrobiłem z nią? Nie gorzej niż tobie. Nie, niż ty. A moja psychika jest... Pierwszą walkę dostałeś tak wpierdol, że chłopie... Ale miałeś, kurwa, szansę narożnik, w swojej federacji. Twój narożnik cię nie uratował, to bym cię tam zabił. Ty, ale co ty, kurwa... Mówisz o sparingu. O jakim sparingu w ogóle gadasz, chłopie? Rozjebałem ci ucho. To tak jakbymś... To tak zresztą rozjebałem cię później tak w walce. Jak paluszek byś rozdał, pierwszy, tak samo jak w twojej federacji, w Prime, rozjebałem ci łeb, że przerwał sędzia. To też, kurwa, ci nie dojebałem? Też nie dojebałem. Później trzeci raz dostałeś na łeb. I jak frajer się zachowałeś, kurwa, ty jak frajer. Widział mnie, bo jest, widać kamera, jak biegnie, a ty się patrzysz. Czyli nożem byś w tył głowy napierdalał? O, leżącego? To, nożem, to chłopie, ty mówisz o latach 90? Dobra, jak powiesz, to powiem. Tak? Ty mówisz o latach 90? I mówisz o frajerstwie? To ktoś się zachował, kurwa, to, leżącego. Czekaj, kto powiedział, tyłem i, kurwa, zajebać w tył głowy? Kto powiedział o frajerze? Chłopie, no przed chwilą powiedziałeś. Że jesteś frajer? Że ktoś się zachował. To było zachowanie frajerskie. Wiesz, to jest frajerskie, że rzucasz się, kurwa, rzucasz słowa do kogoś, dostajesz na łeb. Jak ja bym miał taką samą sytuację, że ktoś mi wyjebał, bym wstał i ktoś by powiedział, że go wyrzuci z federacji, to bym tak samo wstał i powiedział, to ja też wychodzę stąd i nie będę walczył, bo to było przeze mnie. Sam to prowokowałem i mam ja na tyle, że wypierdalam. Albo we dwóch wypierdalam, albo w dwóch zostajemy. Tak mi się zachował. Tylko ty to masz takie malutkie jajka. Ty się za każdym razem mnie tak boisz. Dla ciebie to był największy sukces, że mnie wyeliminowali, chłopie. O czym ty mówisz? Myślisz, że ja się, kurwa, interesowałem tobą, czy cię wypierdalają, czy nie? Przecież do mnie to mówiłeś słowa, jakbyś się mną nie interesował, to byś do mnie w ogóle nie rzucał tekstów. Ty masz, kurwa, kompleks. Mówisz nie. O tym, że cię wyjebali? Ja mówię konferencji? O tym, że zachowałeś się, jak się zachowałeś. Rzucałeś słowa do mnie, jakie rzucałeś i za co odpowiedziałeś. I zdziwiony byłeś, kurwa, wstając z tego stołu, kurwa, taki mem jest. Kurwa, co się stało nagle? Chłopie, jak ciota się zachowałeś, ja nigdy w życiu... Ja bym nie mógł się zachować w ten sposób. Ja bym wstał, kurwa, i cię rozjebał, nawet jakby to było z partyzanta. To nie było z partyzanta, bo widać, jak, kurwa, patrzysz się na mnie, jak biegnę. Partyzanta, kurwa, i to, chłopie, kurwa, ty nawet ruchu nie zrobiłeś, chłopie. Z boku zajebać, chłopie, i potem na ziemi ze sprzętem, kurwa, ze sprzętem. I ty mówisz o latach 90-tych. Ty mówisz o latach 90-tych. Chyba tym sprzętem do buzi. Kurwa, tym sprzętem, to żebyś miał, to może byś, kurwa, coś działał. Co? Ale, kurwa, chłopie, mikrofon. Ostrym mikrofonem. Po pierwsze, mikrofon miałem w ręku. I mówisz o latach 90. Mikrofon, kurwa, miałem w ręku, jak biegłem i łapałem tylko okazję w momencie i to był impuls. No. I nie, no, miałem, impuls. Nie miałem w ogóle intencji, żeby ci nim jednąć. Kiedyś, kurwa, tylko ręką. Głowy, tu, był, jakiś impuls, tu, kurwa. Był, tu był mikrofon, tu, a tu jest pięć. I tak impuls. Dostawałeś. A nie zresztą, żeby tu jakiś pokaż impuls. Pokaż mi, czy uderzyłem w ten sposób. Nie, Paweł, nie, inaczej. Myśmy, jedna rzecz, bo to muszę, to trzeba sprostować. Nie biłeś Casiusza, no, majkiem tym, ja ostrym czymś, tak, ale uderzałeś tą obudówką od fejmu, nią trafiłeś. Miałem go w ręku, wiesz, nie, to był kos, ja siedziałem tam, ta kostka dotykała, impuls. Wiesz. Ta kostka dotknęła, kostką, kurwa, ta kostka rozcięła głowę, bo ja siedziałem... Wiesz, no, nieważne, ty ja mówisz, za no swoje nieważne, słowa... No pewnie, kurwa, byś był... zachowałem się jak frajer, nieważne, no kurwa. Dostałeś na łeb, kurwa, kilkukrotnie i dalej, kurwa, szlekasz, stary, ty jesteś najgorszą ciotą tutaj, ze wszystkich zawodników, którzy są. Ty, chłopie, uważałeś się za boksera, pięściarza, kurwa, a bokser, który nie trenuje, kurwa, dał z tą wyrównaną walkę, kurwa. Super. Tańcula, który nie jest żadnym bokserem, super, patrzy z tą, mówi, że tobie nie jest wstyd. Ja się zastanawiam, kto i dlaczego jeszcze ci płacą i ściągają cię tu. Przymulony Arab cię, kurwa, poskręca. Ale ty, mordo, jak mówisz o 4 lata gościu, który człowieku, wszedł... Gościu, który nie istnieje w ogóle. Po trzech miesiącach gościu, który przyszedł, do ciebie, kurwa, kurwa, na poczekaj, cię skręca. Poczekaj, gość, który trenował kilka lat, no, chodzi z gościem, który ja nie mam walk z ciotami. Jedną ciotą, jaką miałem walkę, to byłeś ty. No, to ty właśnie, no. Naprawdę, no, jedyną ciotą, jaką byłeś. Jaką miałem, to ty. Ja z gorszą ciotą nie walczyłem, naprawdę. To była najprostsza moja walka w życiu. No tak, naprawdę. No ze sprzętem to wiadomo. Ja, ale jaki sprzętem, żebym mówił o Prime, chłopie, ty jesteś w niebie. Też by była najprostsza walka dla mnie. Chłopie, ty za każdym razem takie rzeczy
wymówki. Gadać, kurwa. Ty masz za każdym razem wymówki. Ty mówisz zawsze ty sami, a potem zmieniasz, w pizdę dostałeś po prime i mówisz, że mam rękawice. Pierwsze nasze spotkanie przy Fame 4? Kurwa, chłopie, ja cię mogę... z bratem wchodziliście mi tak w dupę na backstage'u, a potem, kurwa, pięć osób mnie atakuje przy panelu, ty atakujesz, potem się przyznajesz w internecie do tego, że to źle zrobiłeś. Ty, kurwa, sam się gubisz, chłopie. Mówisz? O sam się gubisz, czym ty nie wiesz, czy ty się, kurwa, nawróciłeś, czy się nie nawróciłeś. O tym, że, kurwa, jak zaczynałem w Fejmie, to musiałem się, tak jak każdy, na ciebie, kto mnie wkurwił, a że byłeś postacią, która wkurwia w większości ludzi, szczególnie moim... Wcześniej wchodziłeś w dupę. Co ty, kurwa, pierdolisz za ściemy? Co ty, kurwa, to ja mu powiem, że ty coś robiłeś. Ale co konkretnie robił Kasjusz? Co ty gadasz? No powiedz jeszcze, jakie słowa ty 5 lat temu. No, będę pamiętał. Ale no co mniej więcej robił Paweł? No, że... normalnie przyszli, się przywitali, gadali ze mną, a potem, kurwa, gdzie mnie tam cztery osoby, bo to chyba była ta konferencja, co z lupą miałem walczyć. No, a potem stary, właśnie nigdy w życiu z tą mnie rozmawiałem. Mnie tam atakował nigdy, cały panel, kurwa. Nigdy w życiu z tą nie rozmawiałem. Jedna rozmowa była po gali którejś, bo myślałem, że to jest twoja, kurwa, jakaś maska, którą grasz i mówię, dobra, ty to masz może jest normalne. Cały czas, kurwa. Tylko ty i się rozmawialiśmy gubisz, o jakichś, kurwa, się w tych maskach. Raz jesteś nawrócony, raz, kurwa, udajesz elokwenta, raz poprawnego, kurwa, potem znowu ci odpierdala, potem na lata 90. Ty sam nie wiesz, kim jesteś. Kurwa, nawet pseudonimy o tym mówią. Raz księżniczka, raz bikini. Moment, kurwa, widzisz, sam misiu, nie wiesz, mam więcej twarzy od ciebie, ty cioto, nie wiesz, kurwa, nawet ty jestem lepszy, ja kurwa. Ja wiem, ja mam 101 twarz, ja mam od początku. A ty sam nie wiesz, kim jesteś. Uczę się od najlepszych. Tobie, kurwa, muszę się... powiedzieć, a, big woman, a, dobra, to będę dzisiaj no widzisz? Big woman. No i ja, kurwa, widzisz. Jak jesteś ja jutro... sam nie umiesz niczego inaczej wymyślić, kurwa. Mogę ci obiecać jedno, nigdy nie będę taką pizdą jak ty. Super. Paweł, powiedz mi, czy ty w ogóle żałujesz tej sytuacji, która wydarzyła się na konferencji Fame 21? Bo u szalonego reportera powiedziałeś, że zrobiłbyś to jeszcze Zrobiłbym raz. To, tylko że ja chciałem, żeby to wszyscy zobaczyli poniekąd. Ja chciałem, bo miałem jajko. Nikola zresztą mi kazał, pamiętasz? Na konferencji miałem jajko w ręku i chciałem mu liścia wyjebać ojcowskiego, ale bał się podejść do tego. Ja to miałem zaplanowane za wszystkie. Zresztą u Mściwojewskiego mówiłem, u Huberta w wywiadzie. A. Tak, jajko mi zabrał. Chciałem być delikatny, tylko że nie miał jaj, kurwa, bo wiedział, bo ktoś mu powiedział, że dostanie, kurwa, na łeb za te wszystkie rzeczy, ale nie chciałem mu zrobić krzywdy. Wyszła sytuacja, jaka wyszła, ale ma, kurwa, nauczkę. Chyba się trochę tam nauczył, bo, kurwa, z Adamkiem już dziura była zamknięta. Już nie pozwalał sobie na tyle, chociażby Adamek na pewno sobie na to nie pozwolił. Ale tak jak powiedziałeś u szalonego reportera, że powtórzyłbyś to znaczy wyjebałbyś kasę. Ale już nie na kamerach. Nie, już nie na kamerach, bo wiesz, no to jest coś publicznego. Wiesz, ja też robię pewne rzeczy, gdzie to może się tak gryźć ze sobą, że to może być sprzeczne. Wiesz, prowadzę różne rzeczy, buduję fajną fundację, aczkolwiek jestem w miejscu, w którym wymaga się ode mnie i jestem wręcz prowokowany do sytuacji, które wyglądają jak wyglądają dzięki temu. I ja, i wy zarabiacie, chociaż nikt na zewnątrz się zazwyczaj tak nie zachowuje, bo nikt nie prowokuje takich sytuacji, a ja generalnie nie chcę w takich sytuacjach być, bo to są chujowe sytuacje, to ciągną energię, ale jak jestem w takim momencie, to raz na jakiś czas mogę mu wyjebać, no po prostu. Teraz przejdziemy do shota numer 2, w którym Kasjo w wywiadzie dla Koloseum powiedział coś na twój temat. Tam robić jakieś akcje charytatywne, ale to jest wszystko udawane i na pokaz. Bo gościu ostatnio mi powiedział, że jakiś tam mają teledysk, jakąś muzykę nagrali w domu dziecka. I teledysk zrobili, jak z dziećmi z domu dziecka się bawią. I ponoć ten gościu mówi, wiesz jakie to są kurwy? Oni przyjechali do domu dziecka, nagrywają, jest akcja, puszczają tą muzykę, tu grają z nimi w piłkę, koniec nagrań i schodzą. Tam kilka minut pograli piłką, pokopali. To są takie kurwy, więc jak się do tego chuja mi ona. No wiesz, akcje charytatywne na pokaz są ci zarzucone, że to jest wszystko udawane. Jak ci się do tego słowa z takiego, od takiego człowieka w ogóle mnie nie ruszają. Ci, którzy ze mną to robią, to sobie zdają sprawę, co my robimy i na jaką skalę zaczynamy to robić. I uwaga, zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, a zrobiliśmy już dużo, uważam, bez żadnej jednej zbiórki. To są pieniądze moje, moich przyjaciół, mój czas spędzony z tymi ludźmi w budowaniu domów, remontowaniu mieszkań. Te dzieciaki, o tych, których mówisz, to dwóm z nich wyremontowałem mieszkanie, które dostali z domu dziecka, wiesz? Za moje pieniądze i za pieniądze moich przyjaciół. Na pewno za swoje pieniądze, chłopie. Chłopie, każdy wyjazd pod Poznań, który buduje dom, zresztą na który Bogzal w końcu wpłaci pieniądze, każdy wyjazd mnie kosztuje 1000 zł. Słuchaj, mówisz, że Bogzal wpłacił. To kurwa, tu już się gubisz. Że co?
No Bogdan ci wpłacił, no, tak. Coś, no to to jest, no, jakby wpłacił, zbiórka. Jaki no. Zbiórka? Zbiórka to jest jakbym stworzył zbiórkę na fundację, no, ale no i zbierał pieniądze. Przyjeżdżają no. Ludzie. Tak, to zbierasz pieniądze. Dają pieniądze no. Mi ludzie, piłkarze, tacy jak Paweł Wszołek, moi przyjaciele. Dają mi na materiały, chłopie, bo sam bym tego nie dźwignął, bo ten wart jest w dom 1 000 000 zł. No. Ja nie będę mówił, ile ja pieniędzy w to włożyłem, ile czasu, bo mnie to kurwa buduje. Ja się tym leczę, gdzieś na swoją pustkę leczę. To mnie uszczęśliwia. Nie zrozumiesz tego, bo nie jesteś takim człowiekiem, bo jak można w ogóle coś takiego zrobić? Będę, tak. Teraz słuchaj, jedziesz do dzieciaków, którym sprawiasz ogromną radość, bo organizujesz fajne fury, jedzenie, które nie mają na co dzień. Robisz z nimi teledysk, przyjeżdżają fajni ludzie, mogę z nimi spędzić chwilę czasu, mogą być w teledysku, do którego będą mogli sobie wrócić za każdym razem, jak będą mieli na to ochotę i powiedzieć, słuchaj, byłem z Pawłem na teledysku. Jak był Mirosław Baka, jak byłem jeszcze młodym dzieciakiem w domu dziecka, to do dzisiaj go wspominam, tylko dlatego, że przyjechał. I nieważne, czy ze mną spędził 5 minut, bo uwierz mi, jest tam, była kiedyś setka dzieciaków, teraz jest 40. Myślisz, że z każdym spędzisz tyle samo czasu, ile byś chciał z każdym? Dodatkowo, nagrywasz teledysk, robi sceny. To co ty myślisz, że ja będę kurwa z nim cały dzień grał w piłkę? Czy co to w ogóle za bzdurne zarzuty? W ogóle ja mnie to upokarzę, że może z czegoś takiego się tłumaczyć. Mówię, co mówił o tobie, gościu? I ale dużo nie, to jest o tego, mnie chodzi, dużo ale jest dużo... tego, że jesteś fałszywy i robisz wszystko na pokaz. No, ja rozumiem, jedna osoba, czekaj. Ale dużo osób mówi. Czekaj, co jeszcze na jest przykład? Tego dużo. No to dawaj kto? Co jeszcze na... Albo nie kto, no? Tylko co jeszcze na przykład? Dawaj, no. Jest bardzo dużo w internecie, również pewnie do was wysyłają na Instagramie różni ludzie, różne screeny. Ja teraz nie będę ci czytał każdej wiadomości, co jest na Pawła. Ja coś ci powiem. Stanowski teraz zrobił fajną akcję akurat ze Stanowskim. Co pokazuje to, co wysłali, kto co wysłał. Weryfikujesz te wszystkie rzeczy, które dostajesz? Bo ja na przykład, jak dostaję rzeczy od ludzi... Ja powiedziałem, kurwa, że tak jest? Czy że kurwa dużo ludzi mówi? A to jest kurwa. Jakaś... To zamknij japę, skoro nie uważasz, japę, że tak jest. Bo skoro tyle osób mówi, to coś musi być na rzecz. No na pewno. Każdego, kogo nie zapytasz, czyli to czekaj, jednak czuję jak mówią, że jesteś debilem, no to jesteś, tak? No pewnie, że no jestem. W twarzach mam debila, kurwa. Słuchajcie, mówi się, że w każdym kłamstwie jest ziarnko prawdy. No tak, więc, ale zawsze, słuchajcie, zawsze będą gadać na owsiaka, gadają, że kurwa się wzbogaca, a nikt nie zrobił tyle, co owsiak. I to jest takie pierdolenie. Ja poświęcam ogromną ilość czasu na to. Zresztą w swoim MMA zaczynamy projekt, w który tak naprawdę zrobimy zajebistą robotę, odbudujemy kobiecie spalony dom, gdzie ma dwójkę bliźniaków. Nie stać byłoby ją na odbudowanie tego domu, a tak naprawdę w szybką akcję, wykorzystując nasze zasięgi, jesteśmy w stanie tak naprawdę w szybkim czasie odbudować jej, dać jej dach nad głową. I mnie to buduje, mnie to lubię. I mi to chuj obchodzi, że trzy osoby powiedzą, że ja robię coś dla poklasku, bo mnie to w ogóle, ci ludzie nie są w moim życiu. Za to ci ludzie, którzy przyjdą, firmy, które mnie wspierają, to ja z nim zrobię jeszcze pewnie dużo innych fajnych rzeczy, oprócz tego, że im pomogę. I to dla mnie jest wartością, a nie to, co on ten kurwa gamy mówi, który dostał w pizdę 3 razy i nadal się nie nauczył pokory. Tomasz, halo. Bo ja sobie przypominam konferencję pierwszą właśnie do Fame Narodowego. No i tam często odpowiadałeś Kasiuszowi właśnie, żeby on nie robił z igły widły, nie odwracał kota ogonem i tak dalej. No ale mimo wszystko, Tomek, co by nie było na tym telefonie, Kasio, jak zadaje ci pytania, no to ty odwracasz trochę kota ogonem. Ale, i... ale nie, mnie interesuje sport, bo ja jestem sportowcem, mnie interesuje jakoś walki. Czemu nie ja zostałeś nie zapamiętanym sportowcem? Tylko jeszcze roku temu uważałeś, że to jest dno, upadek, kurwa, tu przyszedłeś. To odpowiedz na to pytanie. Czemu przyszedłeś upaść na dno? Słuchaj, bo wiedziałem, że będziesz chciał walczyć i chcę ci obić tak mordę, że zobaczysz, jak pije Tomasz Adamek. To już ci mówię teraz. Ojej, i to samo, kurwa. To weź się, nagraj i w ogóle tu nie dzwoń, kurwa, i puszczaj to w kółko tam. Tomku, a to samo. Jak ty byś się odniósł do słów Kasiusza, który mówi o tobie, że jesteś pusty w ryj i przychodzisz zarobić pieniądze do jego świata? Słuchaj, ja i moje dzieci, co dostaną po mnie, nie muszą pracować. Ja jestem ustawionym. Ja się teraz bawię sportem, bo ja tak naprawdę prawdziwą karierę pięściarza zakończyłem kilka lat temu. Ja zdobyłem 2 tytuły mistrza świata, stoczyłem wiele wojen. A to, że dzisiaj dostałem ofertę z Fejmu na kontrakt na 2 walki, Mateusz Borek to wszystko prowadził. Dobra oferta. Dlaczego mam nie boksować, skoro jestem zdrowy? Dobrze się czuję. Gdybym się nie czuł nawet
80% tego, co powinienem robić, ja bym nie walczył, bo ja nie muszę walczyć. A to, że jestem 100%, trenuję sobie, jestem w hotelu Elements, jest forma, jest szybkość, dlaczego mam nie walczyć? To jak to nie musisz walczyć, to czemu wnuczce nie przekażesz jakichś wartości, nie weźmiesz ją na spacer, nie będziesz opowiadał o świecie? Ja się opowiadam, pokażesz jej, jak Tomasz dziadek jeździł najebany autem i że wnuczu, nie rób nigdy takich rzeczy. Czemu jej nie nauczysz? Słuchaj, a ty mówisz, nie musisz walczyć. Czemu jak Dariusz Michalczewski nie potrafiłeś skończyć? To jest wielki mistrz. A ty będziesz zapamiętany, że upadłeś na dno, a jak jeszcze dostaniesz kaosa ode mnie, to w ogóle będziesz kurwa dnem. Nie krzycz, czemu się na ostatniej walce na stacji gali, bo jeszcze to był, nie, co to było, Klaud, przewracałeś się pijany i to było parę dni temu. Czemu? To już pijesz, sraż w gacie. Super, naprawdę. No przewracałeś się, bo ludzie cię widzieli, przewracałeś się pijany jak świnia. Najebanego to non stop cię widzę, kurwa. A mnie już nigdy nie zobaczysz i mnie nikt nie zobaczył, najebanego. Sraż w gacie i to wielką straczką. Sraczkę masz już teraz, kurwa. Sraczkę masz, no to ci powiem. Patrzcie, no kurwa, powiem. W końcu Adamek powiedział. Super, będzie kurwa dym. Przygotuj się na kolejną konferencję. No, tylko niech ci kurwa Borek przygotuje odpowiedzi jakieś. Mnie nie interesuje konferencja, mnie interesuje narodowy, jak ci pierdolę. No wiem, i dzięki frikom, tam gdzie upadłeś na dno, jesteś na narodowym, to dziękuj kurwa królowi Don Casio. Dziękuj, bo na razie kurwa na największej arenie to we Wrocławiu walczyłeś. Galoty masz pełne, no i co ci powiem, no straż w gacie, syneczku, a kierowacji jeszcze dostało. To ty straż w gacie kurwa. To cię zobaczysz, jak będziesz pierwszy lewy prosty od Adamka, to zobaczysz, kurwa, gadamy kurwa. Już Mamet widział twój lewy prosty, kurwa. Dostawałeś 3 rundy w pierdol. Tylko, że ja od Mameta, kolego, ja cały czas trenuję i dzisiaj z walki na walkę jestem wtedy lepszy. Nie trenowałeś, ja teraz mogę, dzisiaj mogę stanąć do tego się przyznałeś, że dostałeś w pierdol. Dzisiaj super. Mogę stanąć i dajcie kurwa, dajcie nie wiem, czy rundę wytrzymię. Powiedzcie, że nawet nie wiem, czy rundę wytrzymię. Super, to zobaczysz, że narodowym jak w pierdol dostaniesz od Adamka. O, super. O, w końcu odpalony góralek, super. Ja nie odpalony, ja jestem normalny człowiek. A my na pewno... Tylko ja mówię prawdę. A my na pewno będziemy ciekawsi dalszych programów waszych. Dziękujemy ci, Tomku, za telefon do studia. I jeszcze tylko wyniki ankiety ci zdradzę. Co bardziej interesuje widza? Na 7,5 tysiąca głosów 65% woli słuchać o promilach we frikach. Widzisz, niż kurwa? O jakości walki. No, wiesz, każdy się lubi napić, wiesz, ale wiesz, nie każdy, ale mnie dalej interesuje walka, jakość walki, dlatego jestem w Element i trenuję bardzo ciężko. Super. I pokażę chłopcu, gdzie jest jego miejsce. Każdy się lubi napić, ale nie każdy lubi najebany jeździć po Stanach, rozbijać się autami i wchodzić do kurwa samolotu i wyzywać stewardessy. Powtarzam, pijany leży. Nikt nie miałem badania, nikt nie wie, czy ja miałem... Wyjebali cię jak kurwa wycieraczkę z tego samolotu. Ale słuchaj, to były, kogo to kurwa interesuje? I ludzi interesuje jakoś walki. Przed chwilą ci Ulfik powiedział. 65% ludzi. Bo mówisz, jaką masz zajebistą pamięć, a nawet nie pamiętałeś, jak u Jagiełło mówiłeś, że kurwa to upadek jest. A mówisz, że masz taką, cały czas podkreślasz. Jestem wierzący, mam zajebistą pamięć, to kurwa, chłopie, przeważnie ci co pierdolą, że są tak wierzący, to najgorsze kurwy. Najbardziej pamiętam twoją mordę, którą cię obije, czy jest tego super. Panowie. Tomaszu, jeszcze jedno pytanie dla Marcina Wrzoska, jak jeszcze jesteś na linii. Jak jeszcze kurwa nie śpię. Marcin, jako sportowiec, który od zawsze w miarę dobrze o frikach mówił, nie zmieniłeś nigdy zdania, to co myślisz właśnie o tym, co mówił w wywiadach Tomek Adamek? No i przede wszystkim, że niedawno określał friki jako śmiech na stałe. Z całym szacunkiem dla pana Adamka, no jest to gruba hipokryzja. Tak samo w wykonaniu Krzysztofa Wodarczyka. Tomaszu, no, jakaś odpowiedź dla Marcina? Krowa nie zmienia zdania. No. Z drugiej strony, nie? Marcin Wrzosek powiedział, że no zastosował pan małą hipokryzję tutaj. Z całym szacunkiem oczywiście. Znaczy nie małą, no sporą hipokryzję, mówiąc o czymś, że coś jest dnem, śmiechem na sali, po czym włączając się do tego dno i śmiechu na sali. Szczególnie będąc majętną osobą, taką jaką jest pewnie pan Tomasz. On tylko gada, przyszedł. Więc jakby ten finansowy aspekt nie wchodzi tutaj w grę, więc albo wchodzi, albo jednak wchodzi. Na przykład, nie? Słuchaj, mnie tylko możesz kupić finansowo. No jeżeli była taki kontrakt dostałem, no to mówię, kupi, by tego nie wziął. Dudki muszą się zgadzać. Dudki muszą się zgadzać, jak dudki grają, Adamek wchodzi i ale ja na miejscu pana Tomasza po prostu pozostałbym przy tej narracji, tak? Przyszedłbym tutaj zarobić hajs, ale dalej bym mówił, że
A ty, Marcin, po co przyszedłeś? Jesteśmy debilami. Że my wszyscy jesteśmy debilami. Ale jesteśmy, kurwa, jak małpy w cyrku. Dostałem za to pieniądze. Rewelacyjnie się bawić. Dobrze, Tomaszu, dziękujemy ci bardzo za telefon. Nikt tu nie przyszedł robić. I oczekujemy dalszych waszych konfrontacji na programach z Kasiuszem. Przypominam, main event. Czy to telefon ma do tego, ty co ma telefon? Do tego jesteś kurwa, ty. Jesteś sztuczny, kurwa. Ja sztuczny jestem. Tak, jesteś. A co nie widzisz, kurwa? Sztucznie też ci wpierdoliłem. Sztucznie też ci wpierdoliłem. Ja pierdolę, co to za satysfakcję mieć? Cały czas się sterylizować, kurwa. Ale powiedz mi tak, powiedz mi jedną rzecz. Dostajesz karykaturą mężczyzny. Dostajesz pizdę. Karykaturą mężczyzny. Mogę karykaturą czegokolwiek. Czy mi to ujmie? Jakbyś jeszcze, kurwa, się nie sterytował. Ci nie ujmie nic, bo ty nie ma co... Ty, tobie nic nie ujmie, bo tobie nie ma co ujmować. Jak dojdzie do walki, to zobaczysz. Ale chłopie, do tej walki. Ja, kurwa, w balonach rozpierdolić cię mogę na każdej twojej zasadzie. Tak, to super. Bo rozjebałem cię na każdej płaszczyźnie. Na konferencji, na sparingu i w walce u ciebie w federacji. I tą ostatnią walkę dostaniesz w pierdol. I będziesz mógł być, kurwa, nakrowany na skuterytowany. Chłopie, kiedy ty kogo zbiłeś, kurwa? Powiedz mi, ty pamiętasz, kiedy... z tańcurą ostatnia walka taka mega na... Mega nie na... no, ostatnia gala to chyba Fame 20 zmiałem z tego, co ja kojarzę. Patrzę? No to kolejna walka z gościem, który, umówmy się, no nie jest, kurwa, bokserem. Ile masz? Dwie, trzy walki? Pięściarzem. A to było w kajetach. Głupie, no to w kajetach. Uważaj, co mówisz, bo cię zaraz rozjebię. No nie, ale wiesz, co chodzi. No ktoś, który uważa się i za damki, chce się bić, kurwa. No i bo on powinien, z całym szacunkiem, ale on powinien cię znokautować. No wiesz, patrząc na to, jak to wygląda. Z całym szacunkiem, patrząc, ile sterydów wpierdalasz, to Araba też powinien. Kurwa, sterydy. Arab, chłopie, trenował kilka lat. Arab trenował kilka lat. Ja nie trenowałem w ogóle parteru. Przyszedłem, kurwa, na drugą moją walkę z gościem, który trenował i nie pierdoliłem. Brałem zawodników, zresztą miałem samych w miarę mocnych zawodników. I nigdy, i stary... Ja jeszcze nie miałem mocnych zawodników. Zadora cię ponoć rozjechał, pierwszy, kurwa, pierwszy jest półtora Adamek. Głowy mniejszy, kurwa. Pierwszy jest Adamek ponoć. Słuchaj, no, w przypadku walki Kasiusza z Normanem, no to wiesz, ten werdykt, tam było dużo, że tak powiem, zamieszania z tym werdyktem. Bo to są duże rękawice, boks. Każdy poważany z boksem związany, nawet menadżer tego, kurwa, taksówkarza, powiedział, że wygrałem tą walkę. Powinien być zdyskwalifikowany pałka w boksie. A teraz wchodził głową. A teraz Norman Park, którego mamy na linii. No man, hej! Cześć, Norman. What's up, my głowę? I'm fine. All right, my friend. Norman, powiedz mi jedną rzecz. Paweł Tyburski przed chwilą powiedział, że obsrałeś się w formuły K1 w walce z nim. I czy ty potwierdzasz jego słowa? You agree with what? Że obsrałeś się walki w K1. I was never asked to fight K1. I says, nie, nigdy nie zapytano. If a big woman wants to fight me, do K1. He can fight in my rules. I am the king of the KM race. If he wants to come back to ja jestem królem. He can fight my rules. Możemy walczyć według moich zasad, jeżeli tak mu się podoba, jeśli jest gotów. Ja jestem gotów. To jest ma albo w boksie, albo w K1. Po co ten ma? Ja bym zrobił walkę w K1. Bo ty też dobrze kopiesz. Tak. A co by nie było, to jednak balansujemy to też bardzo pod ciebie. No to zróbmy. Ja jestem tutaj underdogiem, nie? No jakby nie było nawet w K1. No, tak, ale Paweł, wszystko to robimy dla widzów, tak? No. Więc ja bym się spytał widzów, jaką oni chcą formułę, ponieważ teraz jest ustawiona boks K1 MMA. To wybierzcie pomiędzy boks K1 MMA a K1. Widzowie, prosimy w takim razie o ankietę MMA naszego admina, żeby było... Norman, pytanie kolejne do ciebie, bo podczas Prime 2 powiedziałeś, że żeby doszło do waszej walki, Paweł musi polizać klapki przysłowiowe. I czy do tego doszło? Że ta walka się odbywa? Szczęściarz. I was the one that picked to fight him, no one else. I said, I want to fight the big woman, so... Ja jestem tym, który go rozwali. Ja jestem gotów walczyć z Big Woman i będziemy walczyć na moich zasadach. Tak, ale czy wylizał klapki, żeby dostać walkę?
Lick no, the klapki. He was scared, he didn't do it. Nie, nie zrobił tego, przeraził się, nie, przestraszył się, nie chciał tego zrobić. Hey, big woman, powiedziałem, dawaj, big woman, chcesz walczyć, to klękaj, klękaj przede mną i lisz klapka. Dawaj. Norman, nie masz Norman na tyle przybicia, widzisz, nie musiałem polizać klapków, a będziemy walczyć. Ale zobaczymy, kto polizze matę. Yeah. Oktagon. Hey, I'm gonna put you to sleep and no, run. No, ja ci pokażę, kto będzie lizał oktagon, zobaczysz. Sleep time. W tym momencie z ponad 5000 głosów... 40 do 60, no wiesz. 40 do 60, 60% K1. Ale więc... no, poczekamy jeszcze tak. Chwilę. Norman, jeszcze jedno pytanie. Bo ty przy Prime 2 powiedziałeś, że jesteś fighterem, a Paweł próbuje dopiero nim być. No jest, ma rację poniekąd. I czy dalej podtrzymujesz te słowa? Przy tym tak naprawdę pamiętajmy, że minęły ponad 2 lata od Prime 2 i ty jednak też się rozwinąłeś, jeśli chodzi o typowo funkcje zawodnicze, tak? Yeah, he's a good fighter. He's young. Jest niezłym zawodnikiem, jest młody, ma duży zasięg, jest agresywny. I to są zalety, ale to tylko to, a ja mam wszystko. Mam doświadczenie, mam wiele stoczonych walk za sobą. Zgadza się, Roman. Zgadza się, masz więcej argumentów, żeby wygrać tą walkę, ale cię rozpierdolę. Jak mamy normalnie. Jak mamy jeszcze Normana na linii, to muszę zapytać, co sądzi na temat walki Dona Casio z klasowej światy, ze światowej klasy bokserem Tomaszem Adamkiem. No bo tutaj mimo wszystko ten main event, tym bardziej po dzisiejszym programie, będzie na pewno jeszcze bardziej... Trochę się napompował, 31 sierpnia, Narlowy kod boksu, minus 20% zniżki. Fajama TV. Who do you think is going to win? Tak, kto wygra, no? Who's gonna win? Who's gonna win the main event? Yeah, I think, it's short rounds, it's only like 4 rounds, but it's kind of... To jest krótka walka, tylko 4 rounds, rundy. But I think experience for, obviously, myślę, Adamek, you know, he's going to... Że jestem za Adamkiem, bo on ma doświadczenie i myślę, że jest górą w tej walce. Okej, okay. Cassius, chciałbyś odpowiedzieć jakoś? No i jego zdanie, no. Co mam na jego zdanie odpowiedzieć? Czy myślę inaczej? To wiecie. Dobra, Paweł, jeszcze jedno pytanie do ciebie, póki mamy Normana na linii. Tak. Ty powiedziałeś, że Norman jest zazdrosny o ciebie przy Prime 2. O co chodziło? Nie pamiętam, to była historia. Ale będzie zazdrosny jeszcze po mojej wygranej. Na pewno, o wygraną. Okay. Także... Ale spoko, dam ci rewanż, Norman, jak przegrasz. To zasługuje, nie? Jak był UFC, to mu dam. Jak... Okej, okay, Roman, będzie wszystko okej. Okay. Będę delikatny, Big Woman będzie delikatny. Big Woman, I let you win the first 2 rounds and then on round 3 I'm going to... Big Woman, dam ci się pobawić przez pierwsze 2 rundy, a w trzeciej cię rozwalę. Dobra, no to może się to skończyć szybciutko. Dzięki. To jest to potwierdzone. Nie wiem jak. Nie ma co ukrywać, jest to potwierdzone. Nie wiem jak będzie moje życie wyglądało za 10 lat, ale nie wyobrażam sobie, nawet jakbym był kurwą, bym takiego... Ale jesteś kobietą, tobie konia walił koleś, kurwa, tobie konia koleś walił, kurwa, ty mówisz zazdrościć, żeby mi konia walił koleś, niż kurwa nieświadomą dziewczynę ruchać z bratem. Nieświadomą, jesteś tego pewny. Świadomą? Jesteś tego pewny, powiedz. No pewnie. Czyli wiesz, że kurwa tak? Do sądu pójdziesz, tak? Jak on uważa, do sądu pójdziesz, tak? Pytam się, czyli ją zgwałcili? Znowu! Poszedłem, znowu do sądu pójdziesz? Poszedłem w świeciu? Bo już mnie straszyłeś jednym, kurwa. Poszedłem w świeciu? Kurwa, głosówka zamknij. Jest, chłopie, to se pójdź, kurwa. Więc zadałem ci jak pytanie. Jak nie pamiętasz, to mówiłeś, kurwa. Spokojnie. Spokojnie. Już to mamy, no kurwa. No, tutaj nie ma. Kurwa, sam nie bój się, weźcie mu pampersa wymięcie. Sam wystraszyłeś, kurwa. Pampersa wymięcie. Się sam wystraszyłeś. Tam kurwa. Ej, ale Paweł Grzybory nabrał nowego znaczenia. Chłopie, dawno temu to było. No, niedługo zobaczysz. Ale sobie ksywkę zrobi grzyb, kurwa.
Bo on zawsze, kurwa, wiesz, musi z tej naszej kreatywności korzystać, z ludzi, z którymi walczy. Ja potrafię korzystać z czegokolwiek, a ty nawet nie potrafisz z muzyki kurwa, skorzystać. Właśnie widać, jak ty powiedz mi jedną rzecz, klasycznie. Ja podam ci zadam pytanie. Mówisz, robimy, jest... kurwa, testy na IQ. Dawaj, kurwa, jestem przekonany, że, teraz, kurwa, słuchaj. Jak wyjdziesz poza 90, słuchaj. To max, kurwa. Słuchajmy teraz. To max, daj mi skończyć, o czym ja to... Chcesz? Możemy zrobić, ale dasz mi skończyć. Bo cię, kurwa, bym zjadł. Bo znowu zakrzykuję, a ja chcę zadać ci pytanie. Ja mówisz o tym, kto jest większą patologią. To ja patologią, bo to widać, kurwa. Zadam pytanie. Dlaczego? Ty ładnie, kurwa, się stoisz. Zadam ci pytanie. Ja zadam ci pytanie. To kogo oglądają bardziej... Kogo bardziej oglądają za walki, które daje? Czy ciebie oglądają za walki, czy za szczekanie na konferencjach bardziej? Bo mnie za to i za to, bo potrafię nikt, zrobić zajebistą walkę, myślę, i potrafię myślę, że dać emocje, ale potrafię w tym moją, nie przekraczać takich granic jak ty, na pewno, moją z Wrzodem i z Boxdelem. Patrz, ja was tu, kurwa, trzech wszystkich robię. Ja jedyny jestem. Zapomniałeś o jednej najlepszej. No się nie biłem. No dostałeś w pizdę. Marcin, teraz... Że tak powiem, no, możesz się uaktywnić. Nie nazwałbym tego dostanie w pizdę, ale tak, to jego ręka poszła do. Sześciorundowy pojedynek, jednogłośna decyzja. I potem trzy rundy jeszcze z Grubasem. Don Cassio rzeczywiście wygrywa. Trzy rundy z Grubasem, kurwa. No wtedy było. Ja jeszcze jest podobno z fanem, nie wiem, czy z rundy jeszcze. Podobno. Tak Bodkowski mnie oskarżał. Ale dobra, ty byś chciał... Podobno czy nie? No podobno. Widziałeś, żeby tam jakiś cios został zadany? Bo ja oglądałem sobie na zwolnionym tempie. Nic nie widziałem. Jeszcze wracając do tego tematu. Powiedziałeś, że jeden wychodził z łazienki, a drugi wracał. Potwierdzasz to, co powiedziałeś teraz? Potwierdzam. Tak? O. Czyli uważasz, że zgwałciliśmy dziewczynę, tam się, tak? Kurwa, słówka nie... No to nie, po chuj pierdolisz, kurwa, zabrzcie, zajebana! Daj, kurwa, głosówkę! Śmieci, to kurwa, głosówkę to se odczytaj, kurwa! Powiedziałem, kurwa! Ja pierdolę, głosówkę sam nagrywał i teraz będzie zasłuchać, słuchuj! No wiesz, o co chodzi, kurwa! To jest bardzo mocno... Palisz się do zioma, kurwa! Pytam się że, kurwa, raz, uważasz, kurwo, że w dwójkę, kurwa, ją ruchałeś, kurwa! Ty śmieciu jebany, ty jesteś śmieciem, kurwa! Bo ja nawet jakbym był śmieciem, czegoś takiego nie zrobił. Dajcie mi, kurwa, z nim walkę, bez sędziego, kurwa, bez sędziego, wiesz, bez sędziego walkę, dajcie mi, kurwa, bez sędziego. Bo to jest bardzo mocny zarzut, Paweł, no, dlatego mówię, ze strony Dona Cassio. Dlatego się pytam jeszcze raz, słuchaj, co mówiłeś. Pytam się, kurwa. Co mówiłeś, to relacja, którą powiedziałeś, puść sobie, śmieci ty zwykły, kurwa. Tak samo było ostatnio, kurwa, z Makejdżu i ta dziewczyna będzie miała przepierdolone, bo to, co powiedziała, macie ten numer i dziewczyna, która dzwoni. Czemu tyle osób na Gejza, do Piotrka, poniesie konsekwencje za to i ty, kurwa, czemu zobacz, tyle osób zaraz tak samo pretensji ma? Bo jesteś przypierdolony, no, w frajerze, coś jest, frajerze, kurwa, jakie nie kilka tak. osób, coś jest z tobą, kurwa, nie co ty tak. gadasz, chłopie? Coś jest z tobą, co ty, kurwa, tak. gadasz za głupoty, ja do niej przyjdzie, kurwa, dlaczego na psy nie poszła, szmato zajebana, jak takie zarzuty mały? No to na chuj, kurwa, pierdoli? Ona nie była świadoma, dziwko jebana, i rozsiewa serwę, fałszywe zarzuty jakieś, kurwa. Ale w przypadku Piotrka to był farmazon, to było słychać. Ale w tym tak samo, kurwa. Jeśli chodzi o tą sytuację, no to Cassius, konkrety. Dokładnie, bo no, my w kurwa takie pierdolenie, że tu każdy może przyjść, no, i powiedzieć, kurwa, a ja słyszałem to, albo przekręcają, kurwa, sytuacje, on, które są w internecie. Na czy mówi, że, kurwa, jeden wychodził z kibla, a drugi wracał. Co ty, kurwa, w ogóle pierdolisz? A co nagrałeś w tej kurwo jebana. Śmieciu ty zwykły, jeszcze raz, kurwo, tak powiedz robić. Pójdź w rej, kurwa. Nie pozwolę sobie, kurwa, żeby mnie jakaś szmata jak ty próbowała, kurwa, oczernić. Pójdź w rej, to sobie pójdź tą, kurwa, głosówkę, co nagrałeś, jebany. Będziesz bity, kurwa, na każdym żywy. Kroku, ty, kurwa, będzie. Już tu na konferencji, tutaj na Kejdżu siedzi stłumiony szmatą, ty zwykła. Jesteś, kurwa, już, kurwa, pewnie nawet nie staje, kurwa. No składnie, no, kurwa, może jak ty byś mi zwalił, może mi stało, kurwa, bo ty wiesz, jak chłopacy lubią. Pewnie tak, bo już, kurwa, masz... Bo wiesz, jak chłopaki lubią, kurwa, ale znaj się na tym. Dlatego się tak upiększyłeś, co? Dla ciebie. No. Dla ciebie, ja, kurwa, lubię mężczyzn. Ja, nie, kurwa, mężczyzn. Ja, tak, a nie poczuć, pizdy, poczuć, kurwa, męsko, takie jak się, kurwa. Poczuć się męsko, chlubię. Ja pierdolę. Będziesz jakieś plucie, czy już mogę siadać? Usiądź. Siadaj, bo mam pytanie do ciebie. Dawaj. Splujka. A pluję mu na pysk, kurwa, na jego całą, kurwa, karierę, na jego karierę. Na jego... Ale, na nie, ale już nie plujmy, nie plujmy już, bo to... Nie tak, no jedynie, co mi zostaje teraz, kurwa, bo mikrofonu nie mam. Tutaj ten mały, kurwa, ten mały. Jedno albo wiele zwierzę to lama. Dobrze, Marcinie, pytanie do ciebie. Powiedz mi, jak to jest, że cała otoczka waszej walki na backstage'u, Filip Bądkowski cię liściuje na klaucie. No. Jedziecie ze sobą równo w wywiadach. Przychodzi face to face, wy siedzicie jak największe pizdy.
Ja tak nie uważam, kurwa. Ja tak uważam. Stoi, kurwa, tutaj, jak to ładnie powiedział ostatnio kolega, czterech pniaków, tak? I co ja mam się rzucać, kurwa, żeby mnie chłopacy tutaj... No nie, ale wy nawet merytorycznie... Tak, właśnie tak masz, tak można zrobić. Nie, nie, kurwa, nie, ale kurwa, po prostu... No jak zauważ, kurwa. To nie ta osoba, nie ten program, Marcinie. Po prostu zastanawia mnie to, że wiesz, macie faktycznie konflikt. Nie, po prostu, przyszedłem się z nim, bo wymienić te argumenty, ale jego jedynym argumentem było, czy wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem i czy wiem, czy się różni szabla od miecza, i powiedziałem, że dla ciebie się to nie różni, bo do tego i do tego kurwa klękasz. I uważa się za piątego włodarza, tak? Mhm. A przychodzi kurwa pierwsza lepsza okazja, żeby go się pozbyć kurwa z karty walk, no i próbujemy się go pozbyć, tak? Panowie, jeszcze tak, raz nie? Proszę, naprawdę. Tak, chciałbyś mieć tego wspólnika, przepraszam Paweł. Dobrze, przepraszam, Paweł. Dobrze. 45 minut, kurwa, monologu, no, już, kurwa. Daj mi teraz chociaż 30 sekund, kurwa. Chciałbyś takiego chwila Marcina. No właśnie. Dobra, teraz ja. Marcinie, mów, rozwijaj się. Panowie. Przepraszam, ale muszę przejechać do Paweł, to nie może pierdolić takich rzeczy, takich, wiesz, albo ma sprawdzone info, albo kurwa nie cytuje to, co było powiedziane, a nie przekręca. Dobrze, nie, kurwa, utnijmy już ten temat, bo... Kurwa, taki ale musisz być to, Paweł. Zazdrości, kurwa. Paweł, musisz być, to ty mi... Pamiętaj, Paweł, że musisz być świadomy tego, że w momencie, gdy masz rozmówcę oponenta, on może powiedzieć wszystko. Tutaj, na tym programie. Ludzie sobie mogą sprawdzić, co dokładnie zostało powiedziane. My możemy przeciąć, że nie masz zarzutów i tak dalej. Okej, no to są rzeczy potwierdzone, że nie masz. Ale nie możesz, Paweł, wymagać ode mnie, czy od Ulfika tego, że my będziemy cenzurować Kasio. No bo co by nie było, dla mnie też jest ważne to, żeby widzowie nie powiedzieli potem, że kurwa hamują, stopują, cenzurują. Nie możemy. Ale ludzie sobie mogą zobaczyć. I kolejny telewizor, bo będzie się ciągnąć. A 100 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą, kurwa. To też jest... 100 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą, jeżeli ten powie, dlatego mów o tym, mów o tym też. I wiesz, nie? Ja nie będę się tłumaczył czegoś takiego, kurwa, wiesz. Jakbym miał coś na sumieniu, to pewnie bym już, kurwa, miał za to przejebane, kurwa, stary. Pierdolenie takie rzeczy. Zapewne by kurwa tak było. Tak, dlatego tak przecinamy było. I to była też twoja forma obrony, którą, wiesz, widzowie no też usłyszeli. No kurwa, stary, to nie można, wiesz. Każdy ma prawo, no tu musi być wolność słowa jakaś. Też. Jaki według ciebie będzie wynik tej walki? W jakiej formule się biją i na jakich zasadach? Najprawdopodobniej w K1, bo zostało to przegłosowane. Prawdopodobnie uda mi się przegłosować go na K1. Ale 3 rundy po 3 minuty? Tak, no. No to robisz go z palcem w dupie. Taki jest plan i tak powinno się to skończyć. W ogóle siema wszystkim. Siemano. Siemano. Oczywiście nie witam się z pajacami, także wiadomo jak jest. Dawaj dalej. No i teraz pytanie o Wrzosek Bądkowski. Bądkowska. Nie, no zdecydowanie Wrzosek, nie ma co pierdolić. No i tym miłym akcentem do trzeciej walki, mianowicie do Tomasza Adamka z Donem Casio. Nie wiem, czy oglądałeś teraz program, ale troszeczkę... Nie, świeżo z treningu wróciłem, wiesz? Bardzo mocny telefon do Tomka Adamka. Moim zdaniem Casio już akurat tutaj, jeżeli chodzi o jakieś argumenty i tak dalej, no to... Przeważał trochę nad Tomaszem. Kontrowersyjna opinia, ale tak uważam. Słuchaj, co tu mówić, wiesz, Tomek jest trochę obity. Tomek nie wie, kurwa, jak Kasiuszowi odpowiadać. Tomek nie jest z klimatu, po prostu słuchaj. Tak, Kasiusz jest rozkozaczony, bo mnie nie ma. Jakbym był, to raz, dwa byś idą z pizdą cicho, jak reszta Street Fighterów. I tak by to po prostu wyglądało. Ale niestety nie mam mnie u was. Dlatego, kurwa, kozaczy, ostatnio się spotkaliśmy, może przedstawi wszystkim, jak to wyglądało, jaki obstrany chodził dookoła, jak prawie, kurwa, na ścianę się rzucił ze strachu. Może niech się przyzna publicznie, jak to wyglądało nasze spotkanie ostatnie. W sensie, twoje z Kasiuszem, tak? Spotkanie? Z Kasiuszem, no. Kasiusz, jak wyglądało twoje spotkanie ostatnie z Denisem Załęckim? A kiedy byście się widzieli w ogóle? Na trailerze. Na nagrywkach twoim. Aha, bo ty wyskierasz... Z szacunku do was nie zrobiłem mu krzywdy, bo jakbym mu zrobił, to po prostu zepsułby wam narodowy. Także niech się cieszy, że do was mam szacunek, dlatego mu odpuściłem. To była wyjątkowa, jedyna okazja, bo po walce z Adamkiem już po prostu nasze spotkanie będzie troszeczkę inaczej wyglądało. To jak tak wyglądała ta... Też uprzejmy nie będę. Jak wyglądała ta wyjątkowa okoliczność według Denisa przez Casio? Tak, że wszedł i poszedł. Podobno wszedłeś i poszedłeś. No to dobra, no to dzwońcie do Szeligi, to Szeligą się nie lubię, ale myślę, że uczciwie powie, jak to wyglądało. Okej. Okay. A czemu ty nie możesz powiedzieć? Jak już cię mamy na linii, to powiedz, jak to wyglądało z twojej strony.
Nie, no słuchaj, no nie, bo zaraz ucieknie z programu, kurwa, zaraz jej zawalczy i potem pierdoli, zaraz się narodowy. Myślę, że Kasiusz nie ucieknie z programu i zawalczysz, tak? Ucieknę, wiesz, Ulfik? Ucieknę, kurwa. No, ja pierdolę, takie głupie pytania zadajesz. Nie, no co, no przychodzi, udałem, że chcę mu wykurwić, wiesz, a on wleciał na ścianę, kurwa, uciekł obrażony, ja pierdolę. Obraził się jak i się zabił. Ja pierdolę. Kiedyś jak... No niestety, freakfighty wiążą się z tym, że każdy jest mocny przy kamerach, każdy jest mocny na backstage'ach przy kamerach. Dokładnie, każdy jest mocny przy kamerach, góra z górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem zawsze i chuj, kurwa. Pizzy zamykają, udają, że nas nie widzą, głowa na dół spuszczona i wszyscy przechodzą. Tak to niestety wygląda. A że ja jestem sobą, jestem normalny, to pokazuję zawsze, jak to wygląda, no i później taki właśnie Kasiusz przy mnie, głowa na dół zwieszona z pizdą i idzie sobie dalej. No dobrze, dzięki wielkie, Denis, za telefon, bo tak jak obiecałem, tak zrobiłem. No. Dobra, ogarnął dzięki. To. Trzymajcie się. Pozdro. Paweł i Kasiusz, was łączy jedna rzecz. Nie, to najpierw Boxdel, jak już jesteśmy przy temacie Denisa, bo ostatnio Boxdel dzwoniłeś do mnie z projektem, to powiedz, co powiedziałeś. Tak, to prawda. Jak powiedziałeś, że ja mam być w tym projekcie, zaproponowałeś, powiedziałeś, że masz pomysł na jakiś projekt, tak, żony Denis, Ferrari Denis, i ja. Denis nie miał jeszcze problemu. I to że jest, tak, kwestia to jest pogadania, a teraz tu już pod program, pod kamerę. Czyli on mówi o tym, co jak on robi. Bo tak mówił, góra z górą się nie zejdzie, człowiek, a człowiek z człowiekiem zawsze. No zeszliśmy się ostatnio. Denis powiedział, że jest w stanie się dogadać, to prawda. No, na wtedy, jak ci mówiłem o tym, no to też było przegadane z Denisem. No teraz Denis ma... Jakby inny... No, czyli z dnia na dzień. A ja co ci powiedziałem? Że nigdy, kurwa, w życiu z Denisem nie będę w żadnym projekcie. I tak Kasio też powiedział. Dokładnie, no a on widzisz, kurwa, pod projekt, pod wyświetlenia, pod zasięgi. O, już, no, kwestia do pogadania. No. Boxdel sam dzwonił do mnie ostatnio z pomysłem na projekt. Odmówiłem ze względów na Denisa. U mnie też... nie ma, kurwa, że pod kamery coś. Zadzwonię też do Szeligi, bo widzowie chcą, no to tak, zadzwonimy, zapytamy się... Za... sporą frekwencję. Też są wakacje, więc rozumiemy, że dużo ludzi sobie piwkuje, odpoczywa, grilluje. Tak więc życzymy wam fajnych, ciepłych dni przede wszystkim i jesteśmy wdzięczni za to, że 30 tysięcy biletów, czyli prawie 3 razy rekord. A ja mogę coś pożyczyć widzom? Mogę coś pożyczyć widzom? Ja im życzę, żeby kupili dla siebie ten bilet, jeszcze póki jest promocja, bo potem będą, kurwa, płakać, jak się skończą. Promocja jaka jest? Kurwa, płakać. No, kurwa. My już 20% gadamy. Słuchajcie, widzowie, to był pierwszy tak naprawdę cage z tego najważniejszego okresu promocyjnego, który teraz do tej gali będzie. Tak jest. My nie odkryliśmy jeszcze wszystkich kart. Ale w czwartek bardzo wiele się wyjaśni, dlatego oglądajcie program w czwartek. Dzisiejszymi naszymi gośćmi był... Ej, a mogę powiedzieć o... Don Kastek, król Pozdrobyki. Legend?